Klasztor Mrocznego Uścisku. Dobra, szarzyści. W końcu was znaleźliśmy. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że mamy naszą talną broń. Mamy kosmicznego chomika giganta ze sobą, więc zdajecie sobie sprawę, że nie macie szans. Więc po prostu oddajcie nam to, co chcemy. A nikomu nie musi stać się krzywda. Ej, zamknął mi drzwi przed nosem. Wikonia. Widzę, że Shar nadal prowadzi twą dłoń. They already heard how you disgraced yourself before Lady Shar. How she marked you as the enemy. But it is quite another thing for them to see it for themselves. I am very glad you decided to return. A cautionary tale such as yours will be studied by Lady Shar's initiates for years to come. But perhaps I can make a case for some small measure of mercy. Give me the artifact, and I can at least make this quick. Oh, no. Enough. I don't answer to you. Not anymore. I'm here for my family. That's right. I know what you did. And it's not going to be quick. This is your family. And now you have turned your back on it. The artifact was your last chance to prove yourself. And you squandered it. Czego ten artefakt jest dla ciebie taki ważny? Whispers reached my ears from all corners. Potential rivals of Lady Shar, all vying for the same prize. A new god, amassing the disaffected, the outcasts, those who should turn to us. This absolute is but an upstart, disturbing the natural order and threatening to impede the glorious return of Lady Shar's pure, endless darkness. I had to act. I had to strangle that foul conspiracy while it was still in the cradle. We learned all we could. The artifact was the one thing the absolutists feared. The one thing they desperately wanted to keep out of their enemies' grasp. I had to have it. Bardzo chciałbym to rozwiązać jakoś pokojowo, ale póki co... Nie wiem, czy to będzie nam dane. Shar nakazała ci zrobić to wszystko? Lady Shar's concerns lie elsewhere, with another. But she is a goddess. She can afford to ignore that which does not threaten her. I must keep her faith alive in mortal hearts. I must defend her ways, lead her children, stop all threats. Even if I must go against her wishes, I will prove myself her most loyal servant. Shar doesn't care. She was always going to use you and discard you. But now I'm going to deal with you first. You there! Surrender this one to me now, and you can consider Lady Shar's forces your allies in the battles to come. Zamienimy jedną kapłankę Shar na drugą kapłankę Shar. Niestety serduszko jest trochę młodsza, więc to byłaby słaba wymiana, więc no. As you like. Lilala! For Shar! Cieszę się, że odpocząłem. Cieszę się, że mamy bu. Poziom 7, poziom 4. Kurde, ile tu ich... napadało. Będziemy potrzebowali pomocników.
Myślę, że jeden kosmiczny chomik gigant może nie wystarczyć. Come on. Can't stay idle. Oczko w głowie pieśniarki nocy? Niezruszona łaska Szar pozwala jej wybranym okolitom odzyskać punktów życia za każdym razem, gdy użyją aktu wiary. Ale ty masz statystyki. Gra szokuje, kurde. Tak samo z Minskiem. On miał dobre statystyki, dopóki nie wzięliśmy go do drużyny, a potem ma beznadziejne. Patrzcie na Wikonie, prawie same osiemnastki. Na szczęście możemy ją oślepić. Nie można zranić. Azyl. Sanktuarium. Okej, musi kogoś zaatakować, żeby za sanktuarium ci zaszło. A czemu? Dobra. Czy możemy was zamęcić? 60%, 60%, 75, 75. Tak. No, byłoby całkiem... Trójka tych słabszych, ale wezmę tyle. Dobra. Minsk, jesteś w stanie któregoś z nich zaciukać w tej turze? Zobaczmy. Użyj ostrzecienia. I... Jesteś w stanie użyć wirujący atak? Jesteś w stanie. Ciekawe, że to on nie zużywa. Ogień zawaporowy, zapomniałem. To jest czar, który zużywa. Powinienem się lepiej do niego stawić. Dobra. Róży wirujący atak. Jeszcze raz. Dobra. Podejdź tutaj. Dobra. Zebrałem ci... Czyżbym zebrał ci zamęt? Nie zdawało mi się, że ty miałeś zamęt. Jako czar domenowy. A może nie miałeś? Zdawało mi się. Masz tylko strach, dobra. Jestem zainteresowany tym, czym zrobi Wikonia, jak zacznie działać. Dobra, zróbmy sferalnego sojusznika. Jean, Deva, Kombion. Przyzwijmy może Jeana. Zobaczymy. Dobra. Stań tutaj. Wikonia ruszy się w następnej turze. Dobrze się trochę rozdzielić. Lądne serce. Ciekawe, że nie mogłem z tego skontrować. Albo za daleko byłem. Ciemność na cele 3. Nie, dziękuję. Ginie? O, mogę nad tobą sterować. Dobra, co ty masz? Śliwkowy podmuch, stwórz powietrze... Stwórz z powietrza automatyczny, ale gwałtowny wir, który unieruchomienia znajdujące się w nim istoty. Spróbujmy.
Poza tym falę gromu, całkiem mocną. Całkiem niezłe obrażenie. Dobra. Odparcie. A powinienem im po prostu zaatakować. Ale przynajmniej ściągnie za sobą na siebie trochę ich uwagi. Dobra, co tu się stało? Gdzie się podziała Wikonia? Zamieniłaś się. Objęta działaniem istota nie może otrzymać schronienia. Świetlista, za każdym razem, gdy odczyniesz odmrażenie od światłości, odbijasz ich dwukrotność. Myślę, że nadal potrzebujemy jeszcze sojuszników. Żywiołek ognia ostatnio całkiem nieźle sobie dał radę. Okej. Wy jesteście nadal zamęceni, to dobrze. Dobra, weźmy tego żywiołek ognia. Ty, Jaheira, póki co się wycofaj. Zobaczymy. Może spróbujemy ich tutaj trochę zaprosić do środka. Lady Shard's will shall be done. Ciekawe, że ta ciemność zadaje obrażenia takie. Kurde. Już o problemów nam robią. I chyba anulowali moją koncentrację, tak. Więc cały ten zamęt poszedł na nic. Dobra. Wielokrotny atak. Na niego. Czekiwałem na więcej. O nie, buł. Buł oberwał. Dobra, kto tu podtrzymuje? Ty podtrzymujesz ciemność. Mogę cię zaśmiać? 60%. Ciekawe, że zniewalający taniec ma 100%. Procent 85%. Wymaga koncentracji. Tak, wymaga koncentracji. Wszystko wymaga koncentracji. Bardziej by mnie interesowało, żeby jemu przerwać koncentrację najpierw. Tak, ta ciemność nam mocno przeszkadza. Dobra, spróbujmy go odrzucić. Nie wiem, dlaczego się nie pokazuje, że go może odrzucić.
Dobra, spróbujmy unieruchomić kilka z nich. Cel poza zasięgiem. Nie, dobra, spróbuję go odrzucić. Oczywiście udała mu się koncentracja. Dobra. I trochę się cofnę. Mienie krytyczne. Dobra, ty na szczęście dalej masz koncentrację. Spróbuj ich zaatakować. Dobra. Jednego mniej. Ale całkiem sporo ich jeszcze zostało. Dobra, użyjmy duchowych strażników, chociaż ryzykujemy, że nam przerwą koncentrację. Dobra, masowe kojące słowo, to nam pomoże. Da nam ochronę przed orężem. No i tyle. Przepływ sił, okej. Czy to wymaga od ciebie koncentracji? Nie. Spróbuj ich może krzyknąć na nich. Dobra, ładne obrażenia. Ciemność, nie, dziękuję. Ale niestety ich jest więcej niż my mamy reakcji, więc następne rzucenie ciemności już nic nie będziemy mogli zrobić. A, dokładnie. Przerwało nam to koncentrację. Z jednej strony powinniśmy się leczyć, ale z drugiej strony musimy też im coś zacząć robić. Tak to będą nas w nieskończoność mordować. Tak, ta ciemność jest irytująca. No możemy im przywalić piorunem. I nie potrzebujemy patrzeć przez ciemność, żeby to zrobić. Niestety piorun musiałby mnie też złapać, chyba że tu podejdę na bok. Dajmy od razu jakiś ładny piorun. Dobra, to przerwało tą ciemność przy Mińsku. Im trochę poprzeszkadzało, dobra. Cofnij się, Jaheira. To jest Wikonia. Pozostali... myślę, że będziemy musieli się skupić na Wikonii i wykorzystać jej słabe rzuty obronne na kondycję. Dobra. Hmm.
Ciemność przeszkadza nam w rzucaniu obszarówek. Dobra, zaatakuj tego gościa. Stawajcie koło Gina, zaraz was znowu zrzuci. Dobra. Swallow your battle cries, fiend, and wash them down with steel. Nothing will stand in my way. Ciemności trochę są irytujące. Zastanawiam, czy one na nich działają. Dobra, fajnie byłoby ich podobijać. Musiałbym dosyć blisko podejść. Jesteś w stanie odejść i nie spowodować ataku? Nie? Okej. Okay. Wróćmy o uzdrowienie na wszelki wypadek. Dobra, Bu. Zaatakuj tego gościa. Ty teraz. Ups, nie założyłem. Ogień zaporowy. Tak? Trafi ich? Prawie. Teraz jesteś w stanie go dobić? Jesteś. Dobra. Teraz z twojej strony był. Dobra, rzućmy tą melodię, która zadaje obrażeń od dźwięku. I też się trochę cofnę. Chociaż nie, chciałbym, żeby oni byli w zasięgu melodii. Nie reaguj. Dobra. Promień słońca. Bardzo ładnie się ustawili. Ognia. Bo oberwała się jakąś kontrą. Dobra. Daj nam masowe kojące słowo. Dobra. Niestety ty nie oberwałaś zbyt dużo leczenia. Będziemy musieli coś spróbować, coś z tym zrobić. Wikonia rzuciła się na żywiołaka, świetnie. Ty... wal swoje. Ładnie. Ciemność na Jaheira. Czemu nie? Nęcąca ciemność na mnie. Dobra. O, i po Ginie. Na szczęście spełnił swoją funkcję. Całkiem nieźle im tam. Całkiem niezły wycisk im tam zrobił. Dobra, reaguj.
Raja Heira. Kolejny piorun. Czwartego poziomu. Ognia. Dobra, mogłem rzucić jakieś może masowe leczenie, ale póki co jako tako żyjemy, tylko serduszko jest w kiepskim stanie. Ciemność, nie. Popiołu. Zadaje więcej obrażenia, generalnie tak. Czy byłbyś w stanie ich złapać? Byłoby fajnie. Wow, dwóch ściągnął. Dobra. Nie mogłem prosić o lepszy wynik. Znowu ciemność. Chyba uruchomiło się ta ochrona przed śmiercią posępnej. A jednak atakują, bu. Dobra. Ten gość jest na dobitkę. Pięknie był. Dobra, czy któryś z was się koncentruje obecnie? Nie. Rauży i przeszywający atak na niego. Pętające uderzenie. W sumie o tym nie pomyślałem. Rozdzierające rany. Przywal mu po prostu jeszcze raz. Ładnie. Teraz możesz się trochę cofnąć. Nie pomyślałem o tym. Brabu. Gdzie jest ten gość, który próbował nas tutaj ciemność na nas rzucić, nie wiem. Dobra. Bym przewalił im błyskawicą. Nie byłaby to zła opcja. Może udałoby się kilku z nich zabić. Dobra, przywalmy im. Dodatkowo masowe leczenie. Się cofnę do tyłu. Przytłaczający żal. Nie. Niestety nie mamy już więcej czarów. Koncentracja, sukces. Ok, dobra. Dobra, tak. Słup ognia możemy im przywalić. Czy ty nie masz jakiejś kontry? Świetlista riposta. A, okej, okay, to świetlista riposta, ale to też zadaje obrażenie od światłości. Co gdyby tamtych spopielić?
Nie, bo jesteśmy oślepieni. Dobra, dobrze by było, jakbyś się podleczyła. Jeszcze trochę. Dobra, i to chyba tyle. Liczyłem na więcej. Okej. Żywiła kognie. Nadzwyczaj dobrze sobie radzi z ściąganiem obrażeń. Przeżywające zimno. Niestety tego pewnie zabiję. Dobra. Dobra, trzeba dalej im tutaj sadzić obrażenia piorunami. Bez tego prędzej zginiemy, niż ich zabijemy. Ładnie. Dobra, ładnie się tutaj skupiacie dla żywiołaka. Dobra. Nęcąca ciemność na bu. Dobra. Nie widzę mojej błyskawicy, więc musiałem stracić koncentrację. Ale nadal potrzebuję masowego leczenia. Okej, z jakiegoś powodu nie trafiło to serduszka. Dobra, śmiechtaszy. Któryś z nich podtrzymuje ciemność? Nie. Ty jesteś najgroźniejszy. To ciebie zaśmiejemy. Dobra. Ulecz posępną. Okej. Leczenie nie podnosi już postaci. Szkoda, że wcześniej tego nie wiedziałem. Twoja broń zniknęła z powrotem. Dobra. No na to, że teraz rzeczywiście trzeba pomóc, żeby kogoś ponieść. Okej. Nie wiedziałem. Zajmij się tym gościem. Dobra. Dobra. Możemy jakieś rzucić zamęcenie tutaj? Niewiele by nam to dało. Musimy tego gościa zdjąć. Nieruchomienie? Za daleko? Cel poza zasięgiem wzroku, znajdujesz się tuż obok niego. Możesz go zaatakować wręcz.
Dobra, sprowokuję to atak, ale trudno. Spróbuj pomóc. Spróbuj pomóc serduszko i serduszku. Dobra, i teraz leczenie dopiero by ci pomogło. Niestety Jaheira nie ma leczenia szybką akcją. Dobra. Fajnie, żeście się tutaj skupili. Dobra, dalej was będę tutaj nękał. Tak długo jak wykonię się na nim... O nie, buu! Dobra. Sometimes the only way out is through. Dobra, twoje leczenie, nie wiem czy... będzie najlepszą opcją. Dobra, on... Dobra, serduszko powinno się sama wyleczyć. Powinna przeżyć do tego momentu. Użyj rozprucia. Dobra, jakaś ciemność zeszła. Chyba nawet przydatna. Dobra. Cel poza zasięgiem wzroku nadal. Mogę próbować go odrzucić, ale on pewnie ma dobrą atletykę. Wiele czarów tam zostało. Czy mój miecz nadal śpiewa? Powinien nadal śpiewać. Tak, śpiewający miecz. Podejdę tutaj. Może go truję. Spróbuję samemu go zdjąć. Wow! Najlepszy cios chyba jaki kiedykolwiek w grze zadałem. Dobra, masz tylko szybką akcję. To powinno nam wystarczyć. Czwartego poziomu. Dobra, może powinienem użyć zamiast tego potki na ciebie, ale... Wierzę, że to przeżyjesz. Dobra, Jaheira niestety nie masz leczenia obszarowego. Ale możesz kolejny piorun zasadzić ładny. Trafisz co prawda naszego żywiołaka. Ale wiedział na co się pisze. Dobra, musisz jeszcze podejść trochę bliżej, żeby nie trafić serduszka. Idealnie. Dobra. Rzucić to tak, żeby nie trafić Jaheiry? Chyba tak. Dobra, Wikonia też już jest na dobitkę. Dobra, idzie dobrze. Dobra, Minsk, niestety nie dałem ci żadnej dobrej potki. Trudno, ale pozbądź się tego gościa. Serio? Jeden życia? No cóż.
Łyknij sobie to, co masz, chociaż mogę chyba z ekwipunku użyć potkę jakiegoś. Dobra. Tutaj powstawali ludzie. Nie mogę im trzasnąć, bo są w ciemności. Spróbować go zaatakować. Dobra, spróbujmy. I proste leczenie na Mińska. Czego ja nie powodowałem mu ataku okazyjnego, nie wiem. No to jakby wszyscy ignorowali ataki nasze okazyjne. Auć, Jaheira. Dobra. Zaatakuj tego gościa. Użyj silnej potki. Podejdź tutaj. Trzy punkty życia. Czy mogę go atakiem głowicą ściągnąć? 1 do 4. Spróbujmy. Niepodatność. Nie można uleczyć przeszywające zimno? Okej, to podnieśmy serduszko. Dobra, teraz ty możesz nas uleczyć. Jaheira, mam nadzieję, przeżyje. Wikonia jest już na dobitkę, więc... Znowu powalają naszych. Dobra, irytujące to jest. A wiesz co, Mińsk? Cel poza zasięgiem wzroku. Cholera. Dobra, nie powinno to sprowadzać żadnego. Dobra. Zajmijmy się też tym gościem. Pętające uderzenie? Czemu by nie? Dobra. To tyle. Mam nadzieję, że ona się na mnie rzuci i że będę mógł w stanie coś w następnym turze z nią poradzić. Krok przez ciemność, irytujące. Dobra, Mińsk. Ognia. Znak łowcy.
I ognia. Cyk. O. Ładnie. Dobra, kto umiera? Jaheira. Niestety zużyłem akcję. Dobra, jeżeli nie otrzymasz ataku, to przeżyjesz. Minsk. Dobra, dostajesz leczenie. Jeżeli Minsk przeżyje, to powinniśmy to wygrać. O nie, Jaheira padła. Dobra. Wiesz co robisz? Co robić, Minsk? Dobra. Okej. Oni z jakiegoś powodu przestali nas atakować, kiedy Wikonia padła. To byłoby chyba wszystko dużo łatwiejsze, gdybyśmy od razu zajęli się Wikonią. Dobra. Jaheira, nie udawaj, że śpisz. Czy nie udawaj? Wiemy, że śpisz. Dobra. O! Wikonia żyje. Ciekawe. Kurde, długo ta walka zajęła. Ale cóż. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy w następnym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.